ja myślę, że początek zapasu był bardzo słaby z naszej strony. Dostaliśmy po prostu takie chyby, dostaliśmy bramku aż do 1-1 albo 1-1. My byli málo aktivní, málo jsme běgali, byli jsme málo agresivní. Až po té střelné brance na 1-1 šel náš Kožon, byl potom lepší, větší. Prováděli jsme od přervy ještě 2-1. Druhý půl jsme chtěli dále hrát aktivně, ale ztratili jsme Lacino hladkou branku na 2-2. Potom jsme zrobili změny ofenzivné, přišel Mateusz Sutnarski, přišel Erik Molungi. Všechno jsme chtěli zrobit, aby jsme tady získali 3 punkty. Měli jsme spolu situaci před brankou přečivníka, ale po rozhodnutí třetí branku jsme nestřelili. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie do trenera. Proszę o przedstawienie się, także wymienię nazwę redakcji. Jakub Guder, Gazeta Wrocławska. Panie trenerze, z czego wynika ta ilość strat w pierwszej połowie? Bo pan powtarzał już w ostatnim meczu, że mieliście dużo strat i musieliście to poprawić. Bardzo dużo, szczególnie w środku pola, no, tych strat było. I też te otwarte skrzydła. Drugie moje pytanie. Czy pod koniec kazał pan Przemkowi Kaźmierczakowi, żeby się cofnął i pomagał w defensywie, szczególnie tam z prawej strony? Czy... No tak, te straty pewnie byli, żebyśmy już oprowadzili. Nehráli to, co jsme chtěli, šipko na 2-3 kontakty a z toho potom byly ty ztráty, přičivník čekal na kontrataky a my jsme mu to umožnili. A v druhé vůli nebylo tak, že by Přemek Kaźmierczak hrál v stylu, my jsme chtěli to tady vyhrát a já myslím, že bylo vidět, že i Marčenko a Čikadám Kukaška všichni šli do ofenzivy a tam jsme hráli v koncovce. Z mojego pohledu až trochu harakiri, gdzie jsme chtěli dát zabiegłą cenę przygodami. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? To jeszcze jedno, jeszcze można. Panie trenerze, z przebiegu meczu jest pan zadowolony z remisu, czy czuje pan niedosyt? No bo różnie to się mogło w pierwszej połowie też potoczyć. Ta prawda jest taka, jak jsme dostali tu bramkę, tak Polonia ma bardzo dobre kontrataki, a jakby strzelała drugą bramkę, tak by było bardzo trudne tutaj punktować, ale w końcówce po tym, co jsme měli tlak, dostaliśmy przeciwnika pod pres, tak nám tam brakovalo možná trošičku štěstí v koncovce. Czy są pytania do trenera lewego? Jeśli nie, dziękuję trenerze, bardzo dziękuję.